Mówi się, że ładna miska jeść nie daje, ale jeśli wy lubicie karmić się pięknem w męskim wydaniu, to ten odcinek jest dla was. Oto top 5 najseksowniejszych uczestników programów typu reality show na świecie. Jest wśród nich dwóch chłopaków z polskich edycji. Miejsce piąte, Pauly D z Jersey Shore, czyli tak naprawdę Paul Delvecchio Jr., który do programu dostał się w 2009 roku. Wtedy jeszcze nie wiedział, że to wydarzenie otworzy mu drogę do muzycznej kariery. Dzięki popularności, jaką zdobył w 2011 roku, podpisał kontrakt na 3 albumy z wytwórnią 50 Centa. No i jako jedyny uczestnik Jersey Shore doczekał się własnego spin-offu, The Pauly D Project. Choć od jego udziału w ekipie z New Jersey minęło kilkanaście lat, wciąż jest uważany za największe ciacho tego programu. Miejsce czwarte, Cam Holmes z drugiej edycji Too Hot to Handle. Ten pan sam siebie określa jako seksownego nerda. Jest modelem, trenerem personalnym i gwiazdą Instagrama. Ma tu 1 700 000 obserwujących. Cam pochodzi z południowej Walii i ma 24 lata. W show dał się poznać jako czuły, ale i pewny siebie uczestnik. Ma też doświadczenie aktorskie. W 2016 roku zagrał w krótkometrażowym horrorze. Raczej nie jako potwór. Na miejscu trzecim polski akcent, choć ten chłopak od lat mieszka w Nowym Jorku. Kamil Micalek z drugiej rodzimej edycji Love Island wyprowadził się z rodzicami do Stanów jako mały chłopiec. Przez 17 lat grał w piłkę nożną, a potem został agentem nieruchomości. Kamil ma też doświadczenie w programach dla singli. Wcześniej miłości szukał w amerykańskich reality shows The Bachelorette i Bachelor in Paradise, czyli odpowiednikach polskiego kawalera do wzięcia. Jak widać, z podobnym skutkiem. I znowu Love Island, ale tym razem szósta brytyjska odsłona show. Mike Boateng to drugie miejsce na naszej liście najgorętszych. Ten przystojniak jest oficerem policji i udowodnił, że za mundurem panny sznurem. No, sznura wystarczyło na 41 dni udziału w show, bo potem odpadł, ale jednak. Zresztą ten mieszkaniec Manchesteru sam o sobie mówi, że to powinno być nielegalne, by być tak sexy jak on. Złoty, a skromny. Czas na szczyt listy. Christian Ferretti to zwycięzca trzeciej polskiej edycji hotelu Paradise. Ten super przystojny Rzymianin przed programem pracował jako organizator spotkań rządowych. Po wygranej postanowił otworzyć własną restaurację. Oczywiście włoską. Jego największe pasje to sport i muzyka. Jest nawet ambasadorem festiwalu transowego. Christian próbował upiększyć się jeszcze bardziej, ale zabieg estetyczny, któremu się poddał, nie poszedł do końca zgodnie z planem. W ten sposób przekonał się, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jak to mówią w jego stronach? Meglio tardi che mai.